Program, szanowni państwo, ma swoją trzecią edycję i jest takim bardzo, bardzo trafionym programem z bardzo dobrym odbiorem i takim natychmiastowym, bo już w pierwszej edycji ilość zgłoszeń to było ponad 40 uczelni, ponad 400 osób skorzystało. Druga edycja to ponad 500 osób, uczelni prawie 40. Pierwsza ponad 7 milionów, druga 9,5 miliona. A teraz startujemy, bo praktycznie od dzisiaj do 21 lutego można składać wnioski w programie, na który przeznaczamy jeszcze wyższą kwotę, a mianowicie 10 milionów. To jest dobry program. Mamy nadzieję, że będzie trwał jeszcze przez lata całe. A to dlatego, że łączy dwie rzeczy. Sport, naukę i dydaktykę. Jak państwo wiecie, młodzież, która osiąga takie wyniki, o których mówił pan minister, czyli uczestniczy w olimpiadach, uczestniczy w mistrzostwach świata, uniwersjadach, czy w mistrzostwach Europy, wymaga wielkiego wysiłku. Często przebywania poza domem 8, 9, a pewnie i 10 miesięcy. Zauważyliśmy jako AZS, ale wcześniej jeszcze uczelnie i młodzież, że bardzo trudno jest wtedy połączyć naukę, połączyć wykształcenie z osiąganiem bardzo dobrych wyników sportowych. I stąd przez kilka lat w przeszłości, a 3 lata temu te próby zostały uwieńczone sukcesem, udało nam się wspólnie dojść do wniosku wraz z Ministerstwem, wtedy jeszcze nauki, a dzisiaj edukacji i nauki, że warto wspierać tą najlepszą młodzież. Warto zwrócić uwagę, że to nie jest program dedykowany WF-u. Ponad 40 uczelni z całej Polski o różnym charakterze bierze w tym udział i być może właśnie studenci innych uczelni korzystają w większym stopniu z tego dobrodziejstwa programu niż studenci AWF-u. Na AWF-ie czy na AWF-ach kadra jest przyzwyczajona do tego, aby w maksymalny sposób pomagać ludziom, wiedzieć na czym polega trud pracy, życia sportowca. I sądzę też, że pani Paulina tutaj jest takim dowodem na to, że to działa. I niech mi będzie wolno jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Proszę państwa, wysłaliśmy na igrzyska do Tokio 14 sportowców, 3 złote medale, w sumie 5, w zasadzie 6. Na igrzyska, które się rozpoczynają w tym tygodniu, wysyłamy 23 sportowców. Mam na myśli zarówno studentów naszej uczelni, jak i zawodników AZS AWF Katowice. Czy będzie podobny efekt medalowy? No niestety, szczerze powiem, że będzie bardzo trudno. Ale sądzę też, że te medale będą naszym udziałem. Mamy systemowe finansowanie, mamy systemowe wsparcie, a z drugiej strony to, co otrzymuje sportowiec, jest bardzo indywidualnym podejściem. Czyli otrzymuje to, czego potrzebuje tak naprawdę. To wsparcie jest już bardzo indywidualne. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję panu ministrowi za to, że ta trzecia edycja rusza. Bardzo się cieszymy. Będziemy dalej te rozwiązania wdrażać. Chcę powiedzieć, że to nie jest tylko wsparcie w tej dydaktyce, ale to jest wsparcie całościowe dla sportowca. A więc mieści się w tym także wsparcie takie psychologiczno-socjologiczne, dotyczące w ogóle rozwoju tych młodych ludzi. Wiemy, że sport kształtuje tak naprawdę cechy, które są poszukiwane na rynku pracy jako najbardziej pożądane od pracodawców. Czyli nastawienie na cel, przygotowanie do ciężkiej pracy. My możemy w czasie realizacji tego programu i wspierania sportowców programami mentoringowymi, możemy uświadamiać sportowcom, jakim kapitałem dysponują. I myślę, że to jest niezmiernie ważne, aby oni właśnie w to uwierzyli, wiedzieli i mogli realizować swoje przyszłe kariery już pozasportowe, właśnie korzystając z tego projektu. Uczestniczyłem w współtworzeniu tak naprawdę tego programu i tych kryteriów sportowych, a to, co pan minister powiedział,
jest bardzo znaczące. My w zasadzie to są naprawdę wysokie kryteria, które muszą spełnić ci sportowcy. To są naprawdę absolutnie najlepsi zawodnicy w naszym kraju. W pierwszej edycji ponad 400 zawodników, studentów, czyli tych najlepszych zawodników, studiowało na uczelniach wyższych. W drugiej edycji już było ich ponad 500. To tylko pokazuje, że ten program jest pewną też, mam nadzieję, zachętą właśnie dla tych sportowców wyczynowych do tego, żeby podejmować studia na uczelniach wyższych. Ja wierzę, że trzecia edycja wraz ze zwiększonymi środkami przyniesie też większą liczbę tych studentów sportowców. Ja w imieniu swoim, ale także wszystkich zawodników sportowców przynależących do programu Narodowej Reprezentacji Akademickiej chciałabym podziękować za możliwość uczestnictwa w tym programie, w tym projekcie. Cieszę się, że także rusza kolejna edycja, edycja, która pomaga nam pogodzić tą dwutorową karierę, karierę sportową i naukową, która, no, ściśle mówiąc, pomaga nam dostosować naukę do godzin treningowych, nie tyle co do godzin, co mogę się odważyć powiedzieć, do dni treningowych, a także tygodni. Też ważnym aspektem jest to, że pomaga nam rozszerzać nasze zainteresowania, czyli pomaga nam i daje nam możliwość studiowania i nauki przedmiotów, które nie do końca są wpasowane w nasz program studiów. Czyli tak jak powiedziałam, pomaga nam rozszerzać nasze zainteresowania, co jest ogromnym plusem.